Cześć! Dzisiejszy odcinek o słówku please. Please, czyli proszę. I to słówko please, które na pewno już gdzieś się słyszało, może wpakować cię niezłe językowe tarapaty, jeśli użyjesz go kalka za słowo polskie, za słowo angielskie, bo ono ma więcej znaczeń. Oglądaj dalej, a pokażę ci, jak nie wpakować się w sytuację, w której będą się z nas po prostu śmiać. Oglądaj. Że po angielsku nie tłumaczymy słowo za słowo, to już wiesz. Bo nawet to zwykłe, ile ja mam lat, to po angielsku jaka jestem stara. Czyli I am 37 nie ma nic wspólnego z ja mam. Ok? I też tak może być ze słówkiem please, które w kalce językowej, w tym przekładaniu słowo za słowo potrafi być tricky, czyli spłatać nam niezłe psikusy. Jeśli słówka please użyjesz na początku lub na końcu zdania, to ono faktycznie będzie znaczyło proszę. Could you copy this for me, please? Please, could you copy this for me? Czy możesz mi to skserować, czy możesz to dla mnie skopiować? Could you copy this for me, please? Jak bardzo please zaakcentuję, zależy ode mnie. Ale zaczynam lub kończę nim zdanie, ono wtedy tak bezpiecznie jest jakby obok tego głównego czasownika, tej głównej czynności w zdaniu. Jeszcze jeden. Please take it back to the shop. It's on your way to work. Weź to, odnieś to dla mnie do sklepu. Masz po drodze. Masz po drodze do pracy. Albo take it back to the shop. Please, it's on your way to work. Można to please zastąpić will you, o czym jest odcinek na kanale, ale please na końcu, please na początku to jest ta bezpieczna pozycja, o którą chodzi ci używając please. Ale jeśli please użyjesz jako czasownika tej głównej czynności w zdaniu, na przykład chcąc powiedzieć, że pan Smith jest proszony do informacji, do recepcji, do jakiegoś tam stanowiska albo do telefonu jest proszony, to absolutnie please nie używaj. Bo please, kiedy jest czasownikiem, znaczy zadowalać kogoś, przyjemność komuś sprawiać. Więc nasze polskie jest proszony do wyjdzie, że jest mu przyjemność taka sprawiana, że on do tego telefonu, że co, on taki zadowolony ma podejść do informacji okienka? No, w ogóle się to nie trzyma, w ogóle się to nie klei. Czym to zastąpić? Użyj czasownika ask. Ask, czyli prosić. Pytać, ale także prosić. Ja wiem, to słówko znasz jako pytać, ale dokładnie to jest to użycie, o które ci chodzi. Powiedz zatem, Mr. Filipowicz is asked to come to the reception desk. Mr. Kowalski is asked to come to the information desk. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Z telefonem lepiej powiedzieć Mr. Smith is wanted on the phone. Wanted jest chciany. Mr. Smith is wanted on the phone. Zamiast tego proszony. Powtarzaj ze mną te wyrażenia. Ja wiem, że one nie brzmią naturalnie, że to absolutnie nie jest sposób, w który by się to powiedziało po polsku, po angielsku. Dlatego mówię, powtarzaj, usz ich głośno, napisz je sobie gdzieś, na przykład na monitorze, w miejscu, w którym będziesz często to widzieć i często je powtarzaj, żeby wyeliminować ten błąd. Jeszcze jedna sytuacja, w której tego please możemy użyć źle, to czy ja mogę cię prosić, no na przykład, żebyś tu przyszedł, albo czy ja mogę cię prosić o przysługę? May I ask you to? Can I ask you to? May czy can? May troszkę bardziej oficjalne, więc jeśli do znajomego spokojnie powiesz can I ask you to? I to ask, to będzie właśnie to prosić w tej sytuacji. A o przysługę? Przysługa to po angielsku favor. I prosząc o przysługę, możemy pominąć to, czy ja cię mogę prosić o przysługę. Po prostu spowiedz, could you do me a favor? Could you do me a favor?
Zrobić, wyświadczyć. Could you do me a favor? Więc zacznij tak. Could you do me a favor? Will you take it back to the shop? I jak chcesz, to teraz, please. Could you do me a favor? Could you take it back to the shop, please? It's on your way. Więc pamiętaj, jeśli ktoś jest proszony do biura, to powiesz you're wanted in the office. Proszą cię do biura, jesteś proszona teraz do szefa. You're wanted in the CEO's office. You're wanted. You are wanted. To jesteś proszona. A to please, pamiętaj, że znaczy zadowalać. Więc użyj I'm pleased to meet you. Albo I'm pleased to teach you. Mam przyjemność cię uczyć. Czyli pleased to ktoś zadowolony. I'm pleased to teach you. And I will be very pleased to see you on the channel. I will be so pleased if you subscribe. Będę bardzo zadowolona, jeśli naciśniesz dzwoneczek subskrypcji, po to, żeby nie przegapić takich i innych materiałów stworzonych dla Ciebie do nauki angielskiego. Na luzie, aby płynnie i swobodnie się porozumiewać. Do zobaczenia na naszym kanale.